Pani marszałek, Wysoki Sejmie, pytanie do rządu. Czy rząd przewiduje podniesienie i waloryzację zasiłku pielęgnacyjnego, który w tej chwili wynosi 153 zł, nie jest podnoszony i waloryzowany od 10 lat, od 2006 roku? Sprawa dotyczy osób z niepełnosprawnością, więc ten zasiłek ma pomóc w ich usamodzielnieniu. Prawie 1 000 000 osób otrzymuje ten zasiłek. Bardzo wiele osób właśnie tutaj w Sejmie, przed kancelarią premiera, co roku protestuje i prosi rząd, żeby w ramach świadczeń rodzinnych ten element świadczenia rodzinnego, jaki jest zasiłek pielęgnacyjny, po pierwsze został zrównany ze świadczeniem, które jest wypłacane z ZUS-u i wynosi w tej chwili 218,17 zł. Te świadczenie i zasiłek startowały razem, miały tą samą wartość, 153 zł. Teraz się rozjechały, stąd osoby niepełnosprawne, ich opiekunowie apelują od wielu lat do rządu, aby zrównać te świadczenia. Kiedy rząd podejmie w tej sprawie jakiekolwiek działania? Dziękuję, panie pośle.